Szczerze powiedziawszy, to sam jestem tym zaskoczony, że udało się te 3-4 okrążenia, jak mówisz, w miarę spokojnie prowadzić. Różnica prędkości wynikająca z tunelu tutaj jest naprawdę bardzo duża. Ciężko jest blokować, ciężko się bronić. Czasem nawet jak zawodnik się napędzi za mną, nie da rady go zablokować, nawet jak jedzie gorszą linią, gdyż właśnie ta różnica prędkości jest tak duża. Tym bardziej jestem zaskoczony, że właśnie te 3 okrążenia były w miarę spokojne.